Krąg biblijny. Zaprasza Hubert Piechocki. Witamy się z Państwem w kolejnym odcinku. Cześć Boże, ogromnie nam miło. Cieszymy się, że Państwo jesteście z nami i życzmy sobie, abyśmy dalej tę historię za czasów, historię Izraela za czasów naszego przyjaciela Samuela, potrafili kontynuować. Tak, będziemy ją <grym> dalej zgłębiać. Ostatnio takie dziwne dzieje, Arki Przymierza opisywaliśmy. Ta, ta arka, która trafiła do Filistynów, a teraz filistyni chcą się jej pozbyć, i tak właśnie szukają na to różnych sposobów. Od 11 wersetu mieliśmy sobie szósty rozdział dzisiaj Aha, omawiać na początku. Dobrze. Coś czytamy? Myślę, że tak, od 11 do, do tak, no do, aż do 15 chyba. Proszę Państwa, trochę lektury. Tak. Arkę pańską umieścili na wozie, a także skrzynkę ze złotymi myszami i spodobiznami swoich guzów. Krowy poszły prostą drogą w kierunku Betrzemesz, a idąc tą samą drogą i rycząc, nie zbaczały ani w prawo ani w lewo. Filistyńscy władcy zaś szli za nimi aż do granicy Betrzemesz. W Betrzemesz na równinie odbywały się żniwa pszenicy. Podniósłszy oczy żniwiarzy, dostrzegli arkę i uradowali się jej widokiem. Wóz dotarł na pole złego z Betrzemesz i tam się zatrzymał. Leżał tam wielki kamień. Wóz drewniany a krowy złożono panu na ofiarę całpalną. Lewici zdjęli z wozu arkę pańską i znajdującą się razem skrzynkę, w której ułożone były złote przedmioty. Ułożyli je na wielkim kamieniu. Ludzie z betrzemerz dokonali całopalenia i złożyli w tym dniu ofiary Panu. Panu, no, tak. Arka wreszcie z powrotem jest na ziemi Izraela. Tak, jeszcze werset szesnasty, niech Pan może dokończy całość opowiadania. nie? Pięciu władców filistyńskich zobaczywszy to wszystko, jeszcze tego samego dnia powróciło, powróciło do ekrony. Właśnie. Czyli skończyła się przygoda Arki Przymierza w granicach Filistynów. Państwo pamiętacie z poprzedniego tygodnia? Mówiliśmy sobie o tym, że Arka Przymierza, czyli ten Znak obecności Boga wśród swojego ludu pozwolił Bóg na to, aby ona znalazła się w obozie filistyńskim, czyli pośród Pogan, ze względu na to, co było bardzo ważne dla Boga, a co Izraelici kiedyś zlekceważyli, a więc postępowanie ich nie było godne obecności Boga pośród ludu. Dlatego Bóg pozwolił, aby hmm, Jego arka, czyli to, to, ten Jego znak zewnętrzny obecności wśród ludu, dostał się do niewoli. Już to był pierwszy wyraźny znak, że Bóg opuszcza swój lud i zostawia go niejako na, na pastwę losu. I chcąc im pokazać, że nie zasługują na tę obecność Boga właśnie dlatego, że grzeszyli, grzeszyli niewiernością, Bóg pozwolił się niejako w tę niewolę utrzymać. Natomiast przypominamy sobie również, proszę Państwa, że no obecność Boga pośród pogan jako trofeum wojennego była absolutnie niemożliwa. To Bóg jest Bogiem prawdziwym, a nie ich bogowie i dlatego mieliśmy ten cały system kar, jakie, jakie spadły na nich, to znaczy i zarazy, i, i, i myszy, po to, żeby oni wiedzieli, jednak, że Bóg Izraela, który pozwolił, tak w cudzysłowie powiem, pozwolił się wziąć do niewoli, jest mimo wszystko Bogiem prawdziwym i Bogiem mocy. I to, że się znalazła arka w niewoli u Filistynów, to nie jest ich zwycięstwo, tylko to jest przyzwolenie Boga dla Jego ludu, żeby lud widząc, że stracił swojego Boga, mógł przemyśleć sytuację swojego, swojego życia, zarówno każdy człowiek z osobny jak i przede wszystkim cały, cały naród. Widać więc było, proszę Państwa, że rzeczywiście to, na co pozwolił Heli, którego już pożegnaliśmy chyba też w ubiegłym tak, on tego już nie roku. Tak, nie Niegodziwość jego synów, od których tak de facto rozpoczęło się to odchodzenie Izraela od wierności Panu Bogu, że to było po pierwsze to, co Bóg widział, dwa to jest to, co mu się absolutnie nie podobało. Tym niemniej nie mają prawa. Poganie zatrzymać Boga jako, znaczy emblematu Boga, tego, tego zewnętrznego znaku obecności Boga, zatrzymać jako trofeum, żeby ich bożkowie panowali nad Bogiem Izraela. I stąd jest cały ten system kar, dlatego dzisiaj już wiemy, że oni koniecznie chcą się tej Arki pozbyć. Nawet tę małą skrzyneczkę z tymi, z tymi trofeami od, od siebie czyli z tymi złotymi guzami, z tymi złotymi meszami, przygotowali i proszę zobaczyć jak się odwraca sytuacja, że arka, która była trofeum, Pierwszym trofeum Filistynów, które zabrali Izraelowi, wraca z powrotem do Izraela z trofeami od Filistynów. Czyli Bóg zupełnie odwraca sytuację i pokazuje im jako poganom, że jest Bogiem prawdziwym. Oczywiście autor, proszę Państwa, nie odpowiada nam na jedno bardzo ważne pytanie, które sądzę, żeby Wam się nasunęło. To znaczy. Czy Filistyni się nawrócili do na Izraela? To, to jest to właśnie, tak. Czyli może czy, albo dlaczego nie. Bo mamy napisane, akurat przeczytał pan w wersesie 16, wrócili. że oni po, z powrotem wrócili. Jeżeli wrócili do Ekronu, to wrócili de facto nie tylko na, do swojego kraju, ale, ale wrócili do, swojej wiary do swoich bożków. Tak jest. I dlatego na to, na to odpowiedzi nie mamy. Oczywiście, gdybyście, proszę Państwa, pytali egzegetycznie, to egzegeci, czyli pierwsi niewierzący Kościoła, od razu by powiedzieli, że cała historia pachnie tutaj dużą fikcją, po prostu dużą fikcją literacką. Ja wam na to pytanie nie odpowiem. My patrzymy na tekst i ja chcę z tego tekstu Wam powiedzieć to, czy inaczej mówiąc, nie chciałbym, żebyście bez przerwy zadawali takie pytania, czy tego typu wydarzenia były, czy nie były, bo one podważają ewidentnie nasze zaufanie do Słowa Bożego. Na pewno możemy powiedzieć, że literacko cały ten pobyt Boga czy tej, tej skrzyni Arki Przymierza wśród, wśród Filistynów został opracowany, to no to jest jasne, opracowany pod kątem wiary przede wszystkim. Czyli my nie wiemy, czy rzeczywiście wyglądało to tak historycznie, jak wyglądało. Fakt jest jeden historyczny, że Arka po pewnym czasie wróciła. Od Filistynów i to wróciła z tymi i tymi darami. Skoro wróciła z darami od nich, to znaczy, że coś się musiało rzeczywiście stać, że oni tę arkę wypchnęli poza, poza swój kraj i po drugie, ta arka teraz wraca ze swoimi własnymi trofeami w postaci właśnie takimi tak jak, jak, jak opisuje autor, autor natchniony. My się bardziej skupimy tylko na tej reakcji z kolei Izraelitów, Izraelitów na widok samej, samej arki. Ważne jest tylko to, że autor chce nam tutaj też powiedzieć, te, 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 te dwie krowy, te dwie jałówki, które były krowami mlecznymi, a więc zwierzętami bardzo wartościowymi, zostały zaprzęgnięte do arki, a więc znów wszystko tak de facto działa według prawa Mojżeszowego. Proszę zobaczyć, mamy do czynienia z poganami, ale oni jakoś tak mają wyczucie, że temu emblematowi Boga należy się najlepsze zwierzę. Bo jak wyczytaliśmy, te zwierzęta potem zostały ofiarowane Bogu Izraela, czyli te, 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 te dwie krowy. Wóz potrzaskano, ponieważ był to wóz pogański, a więc Arka, żeby nie została zbezczeszczona poprzez dzieło rąk pogan, wóz został potrzaskany, czyli ostatecznie krowy złożone w ofierze, a więc odcinamy historię filistyńską Arki Przymierza. Ta Arka znów w Całości należy do Izraela. To są wartościowe te, te dwa szczegóły. Właśnie, że krowy filistyńskie zostały ofiarowane Bogu. Arka filistyńska, znaczy Arka, wóz filistyński został potrzaskany, czyli odcinamy historię od Filistynów i znowu Arka tak, należy... Tak, mamy z powrotem Izraelitów i z powrotem Arka na terenie Izraela. Tak, Arkę na terenie Izraela. I proszę Państwa, ten maleńki szczególik chyba w... bo to akurat mówił werset 14. Tam Wcześniej jeszcze mamy napisane właśnie w XIII, że Izraelici, czyli żniwiarze, ucieszyli się jej widokiem, to znaczy, dla nas to nie jest wcale um, takie, takie niezwyczajne, że oni się ucieszyli, ponieważ mieli chyba czas, aby przemedytować swoje postępowanie. Po drugie odczuli z pewnością nieobecność Arki, a więc jako nieobecność Boga, dlatego ich radość jest wielka, nasz Bóg przybywa i to jeszcze przybywa, w jaki sposób oni nam go zwracają. Co jest jednoznaczne z faktem, że Bóg sam nie chciał pozostać w cudzysłowie w niewoli u narodów pogańskich, tylko wraca do swojego ludu. To ma też taką bardzo piękną wymowę, wymowę, proszę państwa, teologiczną, bo to możemy bardzo ładnie przenieść właściwie tak de facto nawet na życie współczesne. Bóg zawsze chce być tam, gdzie jest Jego lud. Lud, który sobie wybierze i nawet jeżeli ten lud nie postępuje. W sposób wierny Panu Bogu, jeżeli ten lud się naraża temu Bogu, jeżeli ten lud. Kwestionuje wartość obecności Boga wśród siebie własnymi grzechami, Bóg mimo wszystko zawsze pozostaje wierny. Proszę sprawdzić i znaczy, proszę zobaczyć tak czy tak, że przecież to jest lud, który już od Abrahama został wybrany jako lud przymierza z Panem. A więc, ten czy, inna, czy inny sposób, Bóg zawsze będzie wracał do swojego ludu. To również, proszę Państwa, dzisiaj dotyczy Kościoła. Ewidentnie dotyczy kościoła. Bardzo mocno, tak waży to również na naszej wierze, kiedy ciągle przeżywamy ten ogromny kryzys kościoła w tej jego ludzkiej stronie, kiedy widzimy kościół tak targany ogromnymi skandalami nie wiemy jeszcze, jak to się zakończy ale kościół, który też poprzez postępowanie swoich członków, również hierarchii, również księży, Także nas świeckich. Kościół, który nieraz kwestionuje wartość obecności Boga. Ten Bóg od nas nigdy nie odejdzie. Właśnie to jest to, co powiedział Jezus Chrystus. Przecież Piotrowi na Tobie ten Kościół zbuduje, a bramy piekielnego nie przemogą. Co oznacza, że ja zawsze będę z Wami. Zresztą u świętego Jana mamy też to potwierdzone. Że ta obecność Jezusa Chrystusa z nami jest obecnością aż do końca świata. Nie? To jest, proszę Państwa, to, co zawsze powtarzamy, że Kościół jest święty, prawda? To tak, jest świętość Kościoła, tak. ale jednocześnie jest oczywiście grzeszność ludzi, którzy w tym Kościele są, czyli każdego z nas bez wyjątku. Jedno drugiemu w ogóle nie przeszkadza. Ja tylko tyle, że no korzystając z, z anteny radiowej, to bardzo bym Państwa prosił tych z was, którzy być może kiedyś wahali się co do opuszczenia Kościoła albo jeszcze może wahają się, to Was błagam, nie patrzcie na stronę ludzką Kościoła, bo to, co się dzieje w Kościele, co jest złe, co jest słabe, co jest grzeszne, dotyczy tylko ludzkiej strony Kościoła, natomiast nie strony boskiej. I to macie dokładnie to samo tutaj. Arka Przymierza jest święta i jej świętość owszem została zbrukana grzesznością ludu ale sama w sobie ta arka proszę zobaczyć karając filistynów karając pogan ukazała że bóg jest dalej obecny tam, gdzie jest Jego zewnętrzny emblemat, Bóg nie przestaje być obecny. I dlatego sama arka, jako taka, nie przestała być, być bym, bym powiedział, tą, tą własnością Boga całkowicie świętą, należącą do Boga. I my dzisiaj powiemy dokładnie to samo, proszę Państwa. Nawet jeżeli patrzycie na postępowanie niektórych biskupów czy niektórych księży, patrzycie ze zgrozą, to wierzcie w to i to w sposób niezachwiany, że święte pozostają sakramenty, święta pozostaje, modlitwa święta. Święte pozostaje Jego słowo. I żadne ludzkie postępowanie nie ma najmniejszego wpływu na świętość tego, co jest istotą Kościoła, bo istotą Kościoła jest Jezus Chrystus, a nie my. Owszem, my jesteśmy potrzebni Bogu, ponieważ bez nas Kościoła by nie było. Ludzie też są potrzebni Kościołowi. Natomiast grzeszność ludzi w niczym nie narusza absolutnej. I doskonałej świętości Boga, który jest dalej w swoim kościele. To tak, to tak a propos mówiąc, proszę Państwa, byście nie ulegli pokusie przeważenia tego, co ludzkie, nad tym, co boskie. Ponieważ. Tak jak mieliśmy ostatnio spotkanie z, z naszym akurat dziekanem, tutaj y, takie no, wartościowe y, poinformował nas, że właśnie na spotkaniu z księdzem arcybiskupem padła taka liczba, że w tym roku już y, opuściło Kościół w naszej tylko diecezji ponad 300 osób, czyli dokonało formalnej apostazji. A więc wypisania się z Kościoła podczas gdy w ubiegłym roku było to 100 kilka. Także widać, jest wyraźny wzrost. Jest wyraźny wzrost ludzi, którzy porzucają Kościół. 2019 do 2020. Tak, 20, ja tak, tak, tak. I dlatego, proszę Państwa, no, jest to, jest to dla nas bardzo smutne. Ja mówię, że nie dziwi mnie to oburzenie ludzi, którzy nagle, gdzieś tam stając wobec tak ogromnego zła, tak to powiem, ogromnej hipokryzji postępowania, czy to księży, czy to nawet biskupów, niektórych w Kościele, no, gdzieś tam się załamuje. Ale myślę, że prawdziwie tragedia polega na tym, że tak sobie zadaję pytanie, ci, powiedzmy, które lubię kierować do tych, którzy odchodzą. Jaki system wartości przejmiecie teraz, skoro porzucacie Kościół, porzucacie to, czego Kościół was nauczył, co, co mieliście podane w Kościele, zwłaszcza na katechezie. Jaki system wartości, czy na czym oprzecie się teraz, jeżeli chcecie opuścić tenże Kościół? Co będzie w tym momencie jakimś fundamentem waszego życia, do czego będziecie się odnosili? Nosić. Bo jeżeli gdzieś tam ktoś opuszcza Kościół, no nie wiem, być może zachowamy, znaczy ci, którzy opuszczają Kościół, być może zachowają tę moralną wartość swojego postępowania, która tak de facto jest moralnością chrześcijańską. Ponieważ akurat to, czego nas uczy Kościół w domenie chrześcijańskiej niezależnie od tego, jak postępują ci, którzy uczą, to jest hipokryzja, to jest grzech i to jest potężny grzech. To jest to, co powiedział Pan Jezus wyraźnie, kiedy mówił do swoich uczniów, patrząc na faryzeuszów, róbcie wszystko, czego was nauczają, ale uczynków ich nie naśladujcie. To jest właśnie to zdanie, które dzisiaj tak bardzo mocno powinno wybrzmieć, wybrzmieć wobec, wobec całego Kościoła. Róbcie Róbcie, czego was nauczają, czyli pozostańcie przy wartościach, których nauczyliście się trwając w Kościele. Tylko nie naśladujcie uczynków tych, o których wiecie, że są hipokrytami, że postępują w sposób naprawdę bardzo mocno zafałszowany. To taki mały apel akurat, ale on tak troszeczkę nam z tego tekstu z tego tekstu wy, Wypływa w wy, sposób, tak, tak? wybrzmiewa, bo widzicie państwo, że Bóg pokarał rzeczywiście swój lud, odchodząc od niego poprzez po, y, pozwolenie, aby Arka wzięła znaczy, arka zmieniła miejsce i przeszła do, do narodów pogańskich, ale jednak ten Bóg wraca. I ten Bóg tego grzesznego ludu nie opuszcza. I piękne jest właśnie to, że oni uradowali się jej widokiem. Nasz Pan jest z powrotem z nami. Skoro jest z nami, to znaczy znów mamy punkt oparcia. I ta świętość tej arki w niczym nie została de facto naruszona, co widać od razu po tych darach filistyńskich po tych, i, po, i po postępowaniu Filistynów, którzy stwierdzili, że jednak ten Bóg u nich być nie może. Skoro my nie chcemy przyjąć jego wiary, to oddalmy go od siebie. Ale to nie dlatego, że akurat y, 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 świętość tego Boga jest niczym. Nie, właśnie oni doskonale wiedzieli, musimy dokonać wyboru. Albo my przyjmujemy tę wiarę i stajemy się tak jak Izraelici, albo zachowujemy wiarę, ale wtedy, znaczy nie naszą wiarę, ale wtedy oddalamy tego, który rzeczywiście pokazuje nam, że jest Bogiem, że jest Bogiem silniejszym. Ja to mówię, proszę państwa w kontekście naszej wiary, czyli bardziej w kontekście teologicznym, historycznie wyglądało to myślę, że prościej, że yy, yy, filistyni zachowali swoją wiarę, ponieważ nie traktowali absolutnie Boga jako Boga jedynego, prawdziwego. To nie jest nie ten poziom jeszcze. To jest za wcześnie, żeby Boga Izraela uważać za, za Boga, Jedynego tak jak my go uznajemy. Oni po prostu uważali, że ten Bóg jest Bogiem tamtego ludu, a my mamy swoich bogów. To, że tamten Bóg nas zaczął karać, to jest to zupełnie przyjęte w starożytności, że, że bogowie mogą się czymkolwiek rozgniewać, ponieważ my, im nie, my, jemu też nie oddawaliśmy należnej czci. On się na nas rozgniewał. Bóg oczywiście kierował się czymkolwiek innym, bo jednak chciał im pokazać, że ich wiara jest fałszywa. Natomiast pozostali, przy bo uważali, że ten Bóg, którego Arkę oni zabrali To jest tylko Bóg tamtego ludu, nie nasz Dlatego to, to ich Ten ich brak nawrócenia On mnie poniekąd nie dziwi Na tamten, na tamten sposób myślenia historycznego Był to, jest to naturalny zupełnie, rzeczywiście tak, sposób myślenia Zresztą proszę państwa zobaczcie, zobaczcie teraz Jak chrześcijaństwo Jest rozwinięte po świecie A cztery piąte ludzkości to nie są chrześcijanie i kiedy myślimy o muzułmanach, kiedy myślimy o hinduistach, kiedy myślimy o konfucjonistach, myślimy o szintoistach, o jakiejkolwiek innej religii, to są też ludzie, którzy gdzieś tam zderzając się z naszym Bogiem, z Bogiem naszej wiary, oni też go nie przejmują z jakichś konkretnych powodów. I widać, że oni też idą swoją własną ścieżką i w tym momencie, owszem, niczego nam nie zabierają, niczego nam nie, 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 nie przechwytują, natomiast... Żyją ludzie, wy macie swoją wiarę i mamy swoją wiarę, to jest poniekąd naturalne. Nie? W każdym razie, proszę Państwa, Bóg jednak zdecydował, długo żeśmy jak zwykle już po, po, powiedzieli. Tak, to, był, to miał być wstęp, a doszło do połowy audycji. Dokładnie. Do połowy audycji, ale to nic, Panie Hubercie, pozwoli nam Pan Bóg jeszcze długo żyć. Najwyraźniej pozwoli, i ja się z tego już cieszę. Daj Boże, by tak, by tak było. W każdym razie, jesteśmy na samym początku. Arka z powrotem weszła w granicę Izraela, i z powrotem naród izraelski otrzymał. Tego, który jest Jego wsparciem, właśnie z woli samego Boga. A teraz przerwaj, i zaraz wracamy do naszej rozmowy. Krąg biblijny. Proszę państwa, wracamy do naszej rozmowy o szóstym rozdziale księgi Samuela pierwszej. Proszę państwa, teraz przeczytamy sobie końcówkę tego rozdziału od 19 do 21 rozdziału. Wcześniej były dwa takie wersety, mniej istotne, a te trzy wersety teraz na końcu będą trochę ważniejsze i będzie też mała wyprawa do księgi Zachariasza, bo to już sobie ustaliliśmy. W ustaliliśmy. Tak, ja tylko może powiem, że ten 17 i 18 werset, to kiedy tam państwo czytacie, akurat to są te dary filistyńskie, autor tylko je teraz ładnie wymienia w, taki, w takich szczegółach. No i w tym sensie mamy owo świadectwo, które jest bardzo wymowne, że że oto ci, którzy byli zwycięzcami ludu, okazali się pokonani przez Boga, składają mu dary, żeby go obłaskawić. Bóg to przyjmuje właśnie na dowód, ale dla Izraelitów, nie dla Filistynów. W że dla Izraelitów, że oto patrzcie, ja, który pozwoliłem siebie wziąć do niewoli, jestem tym, który z tej niewoli wraca zwycięskiej, to jeszcze z darami od tych, którzy was pokonali. Natomiast coś się dzieje. Czytam, proszę Państwa. Synowie tak. Jehoniasza nie uczestniczyli jednak w radości, jaka była udziałem ludzi z Betrzemesz, gdy przyszli zobaczyć arkę pańską. Dlatego zabił on siedemdziesięciu ludzi spośród nich. Lud zasmucił się, ponieważ Pan dotknął ich wielką plagą. Mówili więc mieszkańcy Betrzemesz, którzy zdoła stanąć przed obliczem Pana, przed tym Bogiem Świętym, do kogo uda się On od nas. Wysłali więc posłów do i Jarim z zawiadomieniem: Filistyni oddali arkę pańską, przybywajcie i weźcie ją do siebie. Właśnie. Proszę zobaczyć ciekawa sprawa. bet to jest też śliczna nazwa, taka bardzo, bardzo symboliczna, ponieważ w języku hebrajskim Bet-Szemesz oznacza dom słońca. To jest tak akurat bardzo ładne, ładna nazwa. Szemesz właściwie, tak, szemesz to jest po hebrajsku po hebrajsku słońce, natomiast Bet to jest dom, a więc taka ładna nazwa, tam gdzie Bóg przybywa, od razu, o, jest ładne. To jest, to jest właśnie, tam jest słońce, nie? Tu proszę Państwa, warto kojarzyć, że mamy też Betlejem, czyli dom chleba. Dom chleba, tak, tak, tak Betlejem, to jest bo Betlehem Bet dokładnie Lechem, to jest chleb. Natomiast w 18. wersecie mamy napisane jeszcze to byście państwo tutaj nie ulegli może pewnej pomyłce, że na polu Jozułego z Betrzemesz, to nie jest oczywiście ten Jozue z księgi Jozułego, Jesteśmy już tak dobre, no grubo ponad 100 lat, prawie 200 lat jesteśmy już post factum. No może nie no no tak no, no tak po, półtora wieku, tak bym to powiedział, ściśle biorąc to bo popularne szybko. imię Szub, wtedy. Szubka, tak. Jozue, oczywiście. Jehoszua to jest, to jest również hebrajskie, wydłużone imię Jezusa. Jezus. Tak, tak. Ściśle to, y, to skrócone imię Jezusa po hebrajsku to jest Jeszua, natomiast Jehoszua to jest ta forma dłuższa troszeczkę. To jest ten, który ma ratować, ten, ten który ma, ma wybawiać, ocalać. Natomiast tego o, o tym Jozułem tutaj z masz niczego dosłownie nie wiemy, tylko tyle, że tam się znajduje to świadectwo, czyli ten wielki kamień, który ma być świadectwem, że w tym miejscu nastąpiło przekazanie arki od Pogan w stronę narodu wybranego. Natomiast werset 19, proszę państwa, jest ciekawy. Synowie niejakiego jechoniasza, nie wiemy o kogo chodzi, autor. Nic o nim nie pisze, więc prawdopodobnie gdzieś tam w pamięci musiano zachować całe to wydarzenie i zarówno y, twórcę, czy, czy, czy protoplast, protoplastę rodu, albo może głównego przedstawiciela rodu autor tylko tyle stwierdza, że nie uczestniczyli w radości, jaką cały lud czy wszyscy mieszkańcy Betrzemesz, y, w jaką wpadli, gdy zobaczyli Arkę Pańską. Proszę Państwa, co powiedzieć? Po reakcji Boga, że zabił on 70 ludzi spośród nich, możemy wnosić, że Bóg uznał to jako znaczy uznał to za ym, właściwie w jedyny możliwy sposób. Oni zlekceważyli Pana. Dlaczego? Dlatego, że mamy karę. I żeby to zrozumieć, w tym właśnie pomoże nam bardzo ładnie ten 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 Księga Zachariasza, Księga Zachariasza. 14 rozdział od 16 do 19 wersu. Proszę bardzo. Wszyscy ci, którzy ocalają spośród wszystkich ludów biorących udział w wyprawie na Jerozolimę, rokrocznie pielgrzymować będą, by oddać pokłon królowi, panu zastępów i obchodzić święto namiotów, a te z ludów ziemi, które nie pospieszą do Jerozolimy oddać pokłon królowi, panu zastępów, będą pozbawione deszczu. A jeśli lud Egiptu tam się nie wybierze i tam się nie pokaże, spadną na niego nieszczęścia, jakimi pan doświadczy narody, które nie przyjdą na obchód święta namiotów. Taka więc kara spotka Egipt i wszystkie narody, które nie pójdą na obchód święta namiotów. O, widzicie państwo? Co prawda dzieli nas, dzieli nas proszę państwa od tego wydarzenia przekazania Arki Przymierza przez Filistynów Izraelitom do Księgi Zachariasza i to, która jeszcze mówi o czasie przyszłym dzieli nas tak dobrze siedem wieków. Także to jest kawał historii Izraela, ale proszę zobaczyć na podobieństwo wydarzeń. W czternastym rozdziale Księgi Zachariasza prorok Mówi o przyszłości. I to wyraźnie ma tę samą myśl, którą mamy tu wyrażoną w tym wersecie 19. Poganie będą przychodzili, nawet Poganie, ja to może tak rozpocznę, nawet Poganie będą przychodzili do odbudowanej świątyni Pana, by tam Go uczcić. A ci, którzy nie będą chcieli przyjść, czyli okażą albo niedbalstwo, albo lekceważenie, będą ukarani. I my możemy się zdziwić, dlaczego? Otóż dlatego, by wyrazić. Prawdę o jedynym o jedyności Boga. To Bóg jest Panem całego świata. I oto narody, które przyjdą, by oddać Mu pokłon, narody pogańskie, to są narody, które wpierw muszą w Niego uwierzyć. I dlatego to uczczenie święta namiotów, zapowiadane uczczenie święta namiotów, będzie oznaczało, że liczne narody, które są teraz jeszcze pogańskie, przyjmą ostatecznie wiarę Izraela. I z powodu tej wiary będą przychodzili rokrocznie, by oddawać Panu cześć w Jerozolimie. Jeżeli tego zaniedbają, to znaczy, że go lekceważą, a kto lekceważy Pana, będzie ukarany. I tę samą myśl mamy tu, proszę państwa, w wersecie 19, skoro synowie Jehowie nie uczestniczyli w radości, to po pierwsze zlekceważyli, to dla nich Pan nie był ważny, i po drugie proszę zobaczyć, w świetle księgi Zachariasza, skoro poganie przybędą do Pana, to cóż dopiero? Izraelici. Izraelici. to jest to. Więc wy macie im dawać przykład, nie? Żeby ich przyciągnąć do siebie, żeby oni przyszli, Bóg będzie robił swoje. Natomiast wy jako Izraelici powinniście dawać przykład. Jeżeli teraz wy, synowie Jehoniasza, będąc Izraelitami, lekceważycie Pana, no to jaki wyda, jakie wydajecie świadectwo o przymierzu, które zawarliście z Bogiem Izraela, to znaczy wasi przodkowie, ale wy jesteście ich spadkobiercami, prawda? Dlatego Dlatego to jest dla nas, myślę, proszę Państwa, to jest niesamowicie ważne też w taki, takim naszym małym rachunku sumienia, jak przed tymi, którzy są dalej od Boga, jakie ja daję świadectwo. To jest właśnie bardzo, a bardzo ważne, o czym mówiliśmy w pierwszej części naszego programu, jak ważne jest zwłaszcza świadectwo yy, y, tych, których tak może brzydko nazwę urzędowymi przedstawicielami Pana B. wobec reszty wiernych, skoro yy, skoro yy, jesteśmy my, jako zwłaszcza księża zobowiązani do tego, by życiem swoim dawać przykład konkretny naszym wiernym. Zawsze tak jest, że yy, ci, którzy stoją Bliżej, muszą świecić o wiele większym przykładem. I tenże Jechoniarz, który nie przybył wtedy na święto namiotów, bo to prawdopodobnie mówię, zlekceważył, musiał zostać ukarany dla przestraszenia innych. To nie jest mściwość Boga. My dzisiaj tak mówimy, proszę Państwa, my jesteśmy dzisiaj przyzwyczajeni do faktu, że Bóg nie reaguje na jakiekolwiek nasze zaniedbania w stosunku do Pana. Bo jeżeli przykładowo ktoś nie chodzi do kościoła, powiedzmy w niedzielę, no to Bóg nic nie robi, Bóg, Bóg nie będzie go, go karał śmiercią. I my sobie tak, nawet czytając ten werset, możemy yy wspomnieć, no to chyba Bóg był wtedy zupełnie inny niż jest dzisiaj. No Możemy tak, zawsze... można pomyśleć rzeczywiście. <laughs> możemy powiedzieć, że owszem, Bóg już ma dzisiaj no, grubo ponad 3000 lat więcej, więc już się zestarzał, a wiadomo, że na starość ludzie łagodnieją. I Bóg też. <laughs> Proszę Państwa, jest to, jest to ewidentnie błędny wniosek. Pan Bóg się nie starzeje, dzisiaj tylko zmienił zupełnie. Zasady działania ze względu na odkupienie dokonane przez Pana Jezusa i po drugie, ze względu na e, o wiele szerszy zakres e, e, artykułów naszej wiary. My wiemy, my wiemy dzisiaj fundamentalną prawdę, której jeszcze starożytni Izraelici nie znali: że e, końcem ludzkiego, znaczy końcem, Końcem ludzkiego życia w cudzysłowie trochę powiem, jest wieczność. I to, czego Bóg już też wielokrotnie o tym mówiliśmy, czego Bóg nie dokona w tym życiu, będzie dokonywał w sprawiedliwości w życiu, w życiu wiecznym. A więc już poza tym, poza tym życiem, i dlatego tak bardzo wartościowa, również w tym kontekście proszę zobaczyć, że Bóg tam Jechoniasza ukarał plagą natychmiast, wobec nas tego nie robi. Dlaczego? Bo będziemy mieli czyściec od tego. I to, czego człowiek nie zdąży odpokutować, Tutaj będzie musiał odpokutować i to w sposób o wiele, o wiele bardziej drastyczny, powiem, o wiele bardziej trudny, bolesny, będzie musiał odpokutować w czyściu bo Dzisiaj absolutnie nie musi się spieszyć. W Tak w cudzysłowie, znowuż powiem nie musi się spieszyć. Wtedy jeszcze nie było wiary w trwanie Boga po śmierci, dlatego wszelkie kary, jakie, na jakie lud sobie zasłużył, musiały dokonywać się w życiu doczesnym. Nie? I dlatego proszę zobaczyć, że Jechoniasz został ukarany natychmiast i to został ukarany plagą. O to, ażeby reszta uzmysłowiła sobie, no jehoniasz i jego ród, żeby reszta uzmysłowiła sobie, że nie można lekceważyć Pana. Pana, który przed momentem karał filistynów, Pana, który z taką pompą został od nich, znaczy przez nich odstawiony, a tutaj nagle ktoś powie, a mi się nie chce, bo ja mam ważniejsze plany, i tak dalej, i tak dalej. Panie Hubercie, czy nie przypomina to Panu jeszcze czegoś? Pewnej przypowieści z Ewangelii pana Jezusa. Kiedy o, w o on... bogatym młodzieńcu nie wiem, czy akurat ta, bo ja pomyślałem o innej, bo ja pomyślałem o tym, a może pan też, tak, tak, bo już, już wiem, do czego będzie pan zmierzał, że postawił swoje dobra wyżej nad przyjaźń z Jezusem. Tak, tak, tak. Jest to możliwe, jest to możliwe. Ja bardziej myślałem o, o przypowieści Jezusa, o zaproszonych na ucztę. Król, który wyprawił ucztę i zaprosił tych, a oni, a oni czy... nie przyszli tak, oczywiście. zaczęli się jednomyślnie wymawiać, bo ja mam pole, bo ja się ożeniłem, bo ja mam tam jeszcze coś i wtedy proszę zobaczyć, co Powiedział Jezus, król wpadł w gniew, czyli nie przyjął tychże, tego tłumaczenia, bo te tłumaczenia to one służyły jako zasłona dymna, a w rzeczywistości ci ludzie okazali mu lekceważenie. Prawda? Czyli mamy, mimo wszystko, proszę zobaczyć w Biblii i w Księdze Zachariasza, i w Ewangeliach, mamy jednak pewne odpowiedniki tej sytuacji. I dlatego, jeżeli Państwo gdzieś tam sobie przemyślicie to postępowanie, to niech ono mimo wszystko jakoś w nas tak, tak oddziaływuje, w tym kierunku, byśmy strzegli się jakiejkolwiek formy lekceważenia naszego Boga, czyli zwłaszcza uważania, że cokolwiek na tej ziemi może być. Być ważniejsze od Boga przynajmniej ten jeden raz w tygodniu. Ja mogę mieć tysiąc razy jakąś pracę, ja mogę. Owszem, my wiemy, że y, 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 caritas ordinata es, miłość musi być, y, być uporządkowana, i ja nie mogę cały dzień siedzieć w kościele a, zanie, a, a zaniedbywać innych obowiązków. Natomiast nie może być coś takiego, że ja powiem, y, że ja właśnie lekceważę Boga, ale potem wymyślam sobie tysiąc innych powodów na to. Nie, nie, Boga się naprawdę nie da oszukać. On nas karać nie będzie, ale w, w trakcie spotkania, w momencie spotkania na sądzie szczegółowym, po życiu wszystko będzie nam przypomniane. Niestety wszystko. A więc mamy to. E, mieszkańcy Betrzemasz kiedy zobaczyli, że Bóg jest tak, no, tak szybki, akurat w tym e, żądaniu tej prawdziwej czci dla siebie, sami się wystraszyli jednak. Nie? I mają, mamy to ładne pytanie, kto zdoła stanąć przed obliczem Pana, przed Bogiem Świętym? Do kogo uda się On od nas? Śliczne zdanie jest, proszę Państwa, to też znowu, panie Hubercie, chyba do końca programu staniemy już nad tym, bo mi się no, bo znowu... Pięć minut tylko. <laughs> Nie wiem, czy się, czy się uda, ale dla, dla, dlaczego proszę zobaczyć, kto zdoła stanąć przed tym Bogiem świętym? Ja znowu państwu, właściwie sobie wpierw myślę, że panu Hubertowi nie muszę, bo ma Pan tę cudowną świadomość, ale my, księża, to naprawdę jesteśmy w dużym niebezpieczeństwie tego, co się nazywa strywializowaniem obecności Boga. Że tak mało zastanawiamy się nad tym, my, księża, ale też i lud Boży, zwłaszcza ci zwiernych naszych, którzy codziennie, na przykład przychodzą do Kościoła albo bardzo często, jak często zadajemy sobie pytanie, przed kim my stajemy? Kiedy przychodzimy do świątyni Boga, ja z przerażeniem na przykład widzę, jak reagują na przykład nasze dzieci czy młodzież, kiedy wchodzą do kościoła, jest ich dużo na przykład na rekolekcje, w trakcie których. Jest, są spotkania w kościele. Jak te dzieci zupełnie głośno rozmawiają, jak one kompletnie nie interesują się tym, w jakie miejsce weszły. To znaczy, że mówię, nie są to dzieci złe, ale to są dzieci, które zupełnie straciły świadomość świętości miejsca. Nie ma tego poczucia sakrum rzeczywiście. Nie ma poczucia sakrum, tak. I my dzisiaj myślę, że wielokrotnie u nas, u dorosłych też to jest. Ja to na przykład obserwuję tę utratę poczucia sakrum wobec Boga. Na przykład permanentnym spóźnianiem się na Mszę Świętą, czyli lekceważeniem spotkania z Bogiem. A czy spóźnianiem oczywiście, o ile jest zawinione, bo nie zawsze, nie zawsze jest to, tu też trzeba to odróżnić, ale jeżeli jest ono zawinione, to znaczy, że ja Bogu pokazuję natychmiast, że ja go lekceważę. Potem moje zachowanie, się na mszy świętej mój ubiór kiedy widzę jak mnóstwo ludzi przychodzi na przykład w dresach w adidasach to mówię o lecie głównie czyli przychodzi w ubraniach najzwyklejszych gdzie już nie ma świadomości tego że ja staję wobec najświętszego boga ja tak zawsze kiedy obserwuję trochę młodzież patrzę o już wiem kiedy zbliża się czas matur nawet gdybym nie musiał nie musiałbym do radia Od sięgać, razu czy telewizji. Młodzieży w kościele tak nie, nie tylko ale są inaczej ubrani. Na maturę idą w krawatach, idą w koszulach, idą w garniturach, ale dlaczego wobec Boga tego nie ma? Bo my straciliśmy poczucie świętości Boga, straciliśmy poczucie Jego obecności. Poniekąd, proszę Państwa, jest to również, ja nie wiem czy winą Kościoła, dokonała się po Soborze Watykańskim II reforma Kościoła i myślę, że też wielu z Was zwraca uwagę, że na przykład zginęło to, co było mimo wszystko dla mnie, teraz już tak po latach widzę, bardzo wartościowe w Kościele ale to były proste balaski, balaski, które oddzielały prezbiterium od reszty kościoła, balaski, które dawały nam znak, że czymś innym jest miejsce świętem bezpośrednio przebywania Boga, a czym innym jest miejsce dla ludu. Ja, broń Boże, nie chcę tutaj deprecjonować ludu Bożego, czyli wiernych, świeckich, którzy i tak już wchodząc do domu Bożego, mieli, znaczy mają świadomość bliskości Boga. Ale te balaski, to jest, to było jeszcze coś, to wchodzimy właśnie w to, w to sakrum, w to miejsce najświętsze. One miały tyle takie znaczenie jak ikonostas w kościele wschodnim. Wschodnim, tak? A ja jeszcze się odniosę, proszę Państwa, do świątyni jerozolimskiej były aż trzy dziedzińce: dziedziniec pogań, dziedziniec kobiet, dziedziniec mężczyzn, i dopiero wtedy wchodzili w miejsce święte tylko kapłani, a w miejsce najświętsze, czyli w bezpośrednią bliskość arki, wchodził arcykapłan, tylko arcykapłan, i tylko raz w roku na dzień przebłagania. Nie? Także widać, że to poczucie świętości Boga w starożytności, ale także w naszym kościele jeszcze tak no, pół wieku temu, wiek temu, było o wiele, wiele, wiele większe niż mamy dzisiaj. Proszę Państwa, błagam Was, przemyślcie sytuację, bardzo gorąco Was do tego zachęcam, byśmy zawsze mieli tę świadomość, że kiedy wchodzimy do domu Bożego, wchodzimy w przestrzeń świętą, wchodzimy w sakrum i powinniśmy to ukazać przede wszystkim. Ciszą, wewnętrzną ciszą, przyjściem do kościoła na czas. Żebym miał czas się wyciszyć, przyjściem w odpowiednim stroju, bym ja mógł ukazać szacunek, którego zabrakło Janioszowi. Bóg zadziałał tam wtedy natychmiast, mieszkańcy Betrzemerz wystraszyli się i zadali sobie to pytanie. I myślę, że na sam koniec naszej audycji, z tym pytaniem pozostańmy, kto stanie, czy kto ma prawo stanąć przed Bogiem tak świętym, jakim jest Bóg Izraela. Rzeczywiście tu stawiamy kropkę. Myślałem, że dzisiaj dalej pójdziemy, a to tak pół rozdziału nam dzisiaj rzeczywiście tylko wyszło. Proszę Państwa... Ale tak de facto zakończyliśmy tak, szósteczkę. Nie? Usłyszymy Może się być. za tydzień. Dalszy ciąg tej opowieści, a za to dzisiejsze spotkanie. Dziękuję Państwu. Ks. Janusz Nawrot. I Hubert Piechowski. Boże Państwu. Do usłyszenia. Dobranoc. Krąg Biblijny.